Put the poop inside the pumpkin. Okej, okay, idzie pani Teodor. I co teraz? Pani Teodor. O nie, kupa na nią leci prosto jej na twarz! Akcja Squad Blast osadzona jest w przyszłości. Ty i twój oddział dołączycie do rebelii, aby sabotować operację korporacji i osłabić jej władzę. Na wstępie od razu pokażę wam, jak zebrać dodatkowe, darmowe itemki. Klikacie tutaj, następnie Accounts, klikacie na Claim i wbijacie kod SQUADBLAST23. Claim! Squad Blast zapewnia dokładne śledzenie uszkodzeń i płynną rozgrywkę, dzięki czemu idealnie nadaje się do gier rywalizacyjnych. Broń jest starannie wyważona względem siebie. Nie ma broni, którą możesz kupić, aby dominować w grze. Gdy coś wam nie wychodzi, możecie po prostu zmienić strategię, zmieniając postać w trakcie meczu. Gra oferuje wiele niezbędnych trybów dla wielu graczy, takich jak Team Deathmatch, Capture the Point, Payload i wiele, wiele więcej. Gra oferuje pełną obsługę gamepada, a sterowanie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Squad Blast można grać za darmo na platformie Steam, a w przyszłości pojawi się gra międzyplatformowa. Squad Blast, każdy pocisk ma znaczenie, ponieważ gra śledzi każdy pocisk za pomocą determinizmu wycofania. Gierka darmowa, link w opisie i nie zapomnijcie o kodzie SQUADBLAST23. Minimalne wymagania systemowe? Komputer na poziomie ziemniaka. No siemanko, szutwanko, z tej strony Domi and welcome back to Scary Teacher 3D! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Scary Teacher 3D, do naszej kochanej pani Teodor, ale jak sami widzicie, jest przebrana za jaskiniowca. Otóż pani Teodor teraz cofnęła się 10 tysięcy lat do tyłu i gra nazywa się Scary Teacher 3D Stone Age, czyli straszna nauczycielka 3D, epoka kamienia łupanego. Moi drodzy, mamy nowe pranki. Ja jeszcze w to nie grałem, gierka jest świeża. Zostawcie koniecznie 3000 łapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej serii z panią Teodor. Tutaj zakładam okulary. Aha, i zostawcie koniecznie hashtag kamień. Lecimy z tym, bebe. Dobra, ja naciskam na play i mamy objective pierwszy. Misty, czyli pani Teodor, is lighting up her Halloween display. Let's ruin the machine to teach her a tiki-toki lesson. Czyli coś tam na Halloween jakiś coś tam robi dziwnego. Wow, ty, ona ma całkowicie nowy dom, widzieliście to? To jest aż niemożliwe. Okej, coś tutaj widzicie robi, żeby sobie tutaj wody nabrać, czy żeby coś działało? Jak ona wygląda? Co za działa? O, i nawet Tani i Nick są przebrani za Stone Age'a. Widzicie, że tak, no my jesteśmy naprawdę w epoce kamienia łupanego. Use joystick to find a small stone. Czyli musimy teraz użyć joysticka, aby znaleźć jakiś tutaj kamyczek. Use swipe to look at the stone. Musimy teraz wziąć ten stone, czyli musimy wziąć ten kamyczek. Move forward to locate the electricity machine. Czyli musimy teraz znaleźć tą maszynę, która daje jej elektryczność. Place the stone. Wstać tutaj kamień. Cyk, proszę bardzo. Zniszczyliśmy to. I co teraz? Use the joystick and swipe to run away. Run away so Misty doesn't find you. Moi drodzy, sami widzicie, jaka tutaj się teraz grafika zrobiła. Muszę wam powiedzieć, że to o wiele lepiej wygląda niż jej normalny Scary Teacher. I nie wiem, dlaczego oni zrobili coś takiego, że teraz pani Teodor jest w epoce kamienia łupanego, ale no tak sobie po prostu wyobrazili. I co teraz? Pani Teodor biegnie. Będzie spróbowała to znowu napędzić, a tam jest kamień w środku i ona tego nie napędzi. Patrzcie to. Zniszczyła sobie maszynę! Ale patrzcie, jak to szybko leci i za chwileczkę będzie miała tyle elektryczności, że za chwileczkę ją porazi. O nie, to chyba wybuchnie. Patrzcie to. Na nią to spadło i ją wbiło w ziemię. Okej, moi drodzy, level completed. Pierwszy level mamy przeszknięty, że tak powiem. Okej, ja klikam od razu next. Mamy kolejny objective. Pani Teodor plans to prank kids with a trick or treat basket. Czyli próbuje ich tutaj zwabić na trick and treat, czyli na Halloween cukierek albo psikus i próbuje zrobić im jakiegoś tam pranka. Let's give her a creepy surprise instead. Czyli zamiast tego przestraszmy my ją. O nie, ona naprawdę jakieś tutaj żaby smaży? Oh my god. Coś tutaj rozmawiają ze sobą. Ale nie wiem, dlaczego nikt nie ma okularów. Nikt zawsze przecież miał okulary, prawda? Dobra, find the lizard. Musimy znaleźć właśnie taką jaszczurkę. Okej, bierzemy tą jaszczurkę. Put the lizard in the basket. No, czyli wsadzimy. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy oni 10 tysięcy lat temu już wiedzieli, co to jest Halloween. Wydaje mi się, że nie. Ponieważ to święto jest dosyć nowe. Chodzi o to, że jest mniej niż 100 lat stare. Chyba, tak mi się wydaje. W każdym razie możemy tutaj wsadzić właśnie
tą jaszczurkę. Find frog meat to current lizard inside basket. Czyli musimy teraz znaleźć mięso z żaby, aby zakryć tą jaszczurkę. No widzimy, że to jest po prostu tutaj. Bierzemy tą żabę. Time to hide the lizard. Teraz pora ukryć właśnie tą jaszczurkę. Run away so Misty doesn't find you. Musimy teraz znowu uciec, aby nas pani Theodore nie znalazła. My sobie tutaj tak za rogiem będziemy stali i patrzyli, co się teraz dzieje. Ona się naprawdę boi tych jaszczurek? No przecież żyje w takim świecie, to nie powinna się bać. W łeb sobie walnie, sama sobie w łeb. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ona sobie po prostu sama w łeb walnęła. I upadła. Leci jakaś mucha, czy to jest komar, czy co to jest? O nie, teraz ta jaszczurka przyjdzie i zje tą muchę i ją polizał. Moi drodzy, lecimy z kolejnym prankiem. Objective. Pani Theodore gets annoyed by her dino's poop. Make sure to splatter dino poop all over her. Ona się denerwuje, że jej piesek, czyli taki malutki dinozaur będzie najprawdopodobniej, wszędzie robi kupy. I zróbmy tak, żeby ją wysmarować w tej kupie. Tego zwierzątka, tego malutkiego dino. Widzicie? Jak dostał kopa? Find a knife to cut the pumpkin. Czyli musimy znaleźć teraz nóż, aby przeciąć dynię. Przetnij dynię. Moi drodzy, przecinamy dynię. Okej, okay. Bardzo prosto, no, nie wiedziałem, że tak się prosto da przeciąć dynię. No chyba, że się podgrzeje, no to wtedy jest okej. Okay. Lub też sparzy. Find the shovel to scoop the poop. Znajdź teraz, jak to się mówi, znajdź teraz łopatę, aby nabrać kupę. Gdzie tu jest jakaś łopata? Czy to jest w ogóle nasz dom? Czy my mieszkamy z panią Theodore? Najprawdopodobniej tak. Gdzie może być ta łopata? My musimy w ogóle też nauczyć się tego domku, bo jak sami widzicie, pani Theodore ma bardzo ekskluzywny dom, jeżeli chodzi o epokę kamienia łupanego. Ma nawet telewizor. Naprawdę mam telewizor. Muszę wam powiedzieć, że ten jej dom jest strasznie wielki. Ona nawet ma tutaj siłownię. Rozumiecie to? I muszę wam powiedzieć... Czekajcie, bo tu jest jakiś kamień, ale tej łopaty nadal nie ma. Musimy się nauczyć całkowicie od nowa tego domku. Ja myślałem w ogóle, że my będziemy zaczynali znowu w innym sąsiedztwie. Tak jak to miało miejsce w Straszna Nauczycielka 3D, bądź też Scary Teacher 3D, ale jak sami widzicie, zaczynamy tutaj w tym domku. Ja jeszcze nie mam żadnego pojęcia, gdzie ja jestem. Mamy tutaj jakąś piwnicę. Możliwe, że w piwnicy znajdziemy jakąś łopatę. O, tutaj coś, ale to nie jest miotła. Ale znaczy, to nie jest łopata, to jest jakaś miotła. A, bo ona sobie tutaj pierze ciuchy, okej. Okay. My mamy w sumie jeden diamencik, ja mogę kliknąć Reveal Hint. Shovel is in the main hallway. A, i mamy... O, i mamy nawet te łapki, gdzie mamy iść. Dobra, wchodzimy na górę, wychodzimy z piwnicy i mamy tutaj łopatę. No dobra, press the hint button. No klikam. No i nic. Scoop the poop with the shovel. Wejdź teraz... A czekajcie, bo coś się zbugowało. Press the button to reveal. A, i mamy jeszcze jeden. Poop is in the main hallway. No to przecież wiemy, że tak jest. Ja w ogóle nie straciłem tego diamenciku, nie wiem, czy to zauważyliście. Okej. Okay. Put the poop inside the pumpkin. Czyli teraz, moi drodzy, musimy wsadzić kupę do tej dyni. Proszę bardzo, cyk. I co teraz będziemy musieli zrobić? Wsadzamy tą kupę do dyni. Run away so Misty doesn't find you. Czyli teraz znowu musimy uciekać. Nie, nie, o, możemy wyjść na oświetlenie? Nie, nie możemy. Ale spójrzcie w ogóle, my mieszkamy gdzieś nad morzem. Okej, okay, idzie pani Theodore. I co teraz? Pani Theodore się... O nie, kupa na nią leci prosto jej na twarz! I cała w kupie. I dino przyleciał i się cieszy i będzie... Co on teraz zrobi? Mama! Dlaczego on zrobił mama? Misty's dino pet hates the color red. Okej, czyli ten dinozaur nienawidzi koloru czerwonego. Make him attack Misty by splattering the tomatoes on her. Czyli musimy teraz rzucać w nią pomidorami, aby ona była cała czerwona i żeby dino ją zaatakował. Okej. Time to ruin these kids' day. A ona będzie do nas strzelać z takiej armaty! Bang! O! O, o! A ten się denerwuje i leci na nas. O nie! A pani Theodore się cieszy, no to... No to przecież już o tym wiemy. Find a half-cut log to make a seesaw. Okej, okay, bierzemy to. Find a place to put the log to make a seesaw.
Czyli teraz musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy mogli przeciąć tą deskę. I widzę, że tutaj coś się świeci, tak? Bądź też będziemy mogli zrobić... Nie! My będziemy chyba też robili taką... taką katapultę. Find Dino Treads to place on the other end. Czyli teraz musimy znaleźć te treats. Czyli musimy znaleźć jedzonko od Dina, takie do tresowania tego Dino. O, tu jest! Okej. Okay. Widzicie? Mamy tutaj. Place Dino Thread on Seesaw's other end. Okej. Okay. Ustawiamy to tutaj, cyk, proszę bardzo. Find a fruit to throw through Seesaw. Musimy teraz znaleźć jakieś warzywo. No, bierzemy po prostu pomidor chyba, tak? Czy nie? Place the fruit... Jaki wielki pomidor! On Seesaw. Proszę bardzo. Run away so Misty doesn't find you. Był to bardzo szybki prank, ale jak sami widzicie, pani Teodor już tutaj przychodzi. Ja mogę stąd wyjść? Nie, wyjść się stąd nie da, a szkoda. Mogli zrobić coś takiego, że my jesteśmy po prostu w jakimś innym sąsiedztwie i sami widzicie, że tu jest wielki dom od pani Teodor. Tutaj w ogóle jest chyba garaż, spójrzcie. Czy ja tutaj znajdę jakiś samochodzik? O nie, nie zdążyliśmy. O! Okej, okay, pani Teodor dostała z pomidorów, dinozaur się zdenerwował. Jak sami widzicie, leci na panią Teodor i jeszcze ją uderzy w twarz, patrzcie to. Pani Teodor poleciała. Moi drodzy, ciśniemy z następnym prankiem. Okej, okay, pora by przestraszyć dzieci. Naprawdę aż się tak przestraszyliście? A, myślą, że dostaną jedzonko. Chcieliby. Ci się tutaj zdenerwowali. Okej. Okay. Find a half-cut wooden log. No widzę, że już tutaj się podświetla, co musimy wziąć. I pewnie to będziemy musieli znowu pociąć. Find the lobby door and place wooden log on the doorway beam. No wydaje mi się, że tutaj jest właśnie główne wejście. No ale spójrzcie, tutaj mamy też garaż. Ja chcę zobaczyć, jaki ona ma samochód. Da się tutaj wejść? Ona ma nawet dwa samochody. Wow, ale one tutaj powinny mieć takie dziury, te samochody, że one są napędzane, tak? A nie, ona tutaj chyba stoi. A ona, to jest taki rydwan. Ona tu stoi, ale jak to się napędza? No tutaj powinna być dziura w środku, bo kiedyś Flintstonowie, jaskiniowcy, no to oni przecież tak biegali nogami i się rozpędzali, tak? Dobra, spójrzcie, bo find the lobby door. No mamy to. Misty has locked main gate. Open store to find something useful. Musimy wziąć lockpicka. Okej, okay, use, bierzemy, otwieramy to, spoko. I co my teraz tutaj mamy? Uważajcie, ponieważ tutaj mamy pułapkę, beer trap. Możemy sobie wziąć tą pułapkę. No i co teraz? Find the lobby door and place wooden lock on the doorway beam. Czyli gdzieś tutaj... Okej, okay. Find a stone bomb now. Znajdź kamień bombowy. Cokolwiek to znaczy. Ale wydaje mi się, że ja sobie po prostu użyję tego diamenciku. Stone bombs are in the garage. Czyli musimy iść, moi drodzy, teraz do garażu. No tak. No nie spodziewałem się, że to tam będzie, ale już tam byliśmy i nie widzieliśmy właśnie tych żadnych bomb. Gdzie one są? One się tutaj gdzieś podświetlają. Tutaj jest, widzicie? Spójrzcie, mamy bombowe kamienie. Place the bomb on the wooden log. No widzicie, to było zaraz obok, mogliśmy się przejść, jeszcze troszeczkę poglądać, ale no nieważne. Dobra, czekajcie, bo ja muszę jakoś tutaj to nacelować. Run away so Misty doesn't find you. Czyli uciekaj zanim pani Teodor cię znajdzie. Dobra, my szybko uciekamy, tutaj w ogóle jest jakaś... Ja myślałem, że to jest ognisko. A to jest jakaś fontanna od pani Teodor. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy my też jesteśmy jakimiś uczniami od pani Teodor, że pani Teodor jest dalej nauczycielką i ona nas dalej tak traktuje. Wydaje mi się, że tak. O, mamy kasenkę. Okej, okay, pora zniszczyć dzień od tych dzieci. O tak. Co? Okej. Okay. Pani Teodor nie wie, o co chodzi. Dostała prosto z takiej wielkiej deski i wisi teraz w powietrzu z językiem wywalonym, ponieważ jest bardzo zmęczona. Dobra, moi drodzy, ciśniemy może jeszcze z jednym prankiem. Objective. Misty is all set to have the coconuts fall from the tree. Make sure to land the dino egg for her instead. Czyli ona tutaj zbiera jakieś kokosy i musimy tam wsadzić jajko od dino. Okej. Okay. Pani Teodor kopie w ziemi. Okej. Okay. Jakaś super mikstura, a bo tutaj są te drzewa kokosowe. Ta-da! Idzie. Stanął w miejscu. A, czyli że te jajka dinozaurów, one powodują, że tam w środku są jakieś czary i później szybko rosną drzewa. Find the leaf to wrap the dino egg. Czyli musimy znaleźć teraz jakiś liść, aby, o tu jest, aby owinąć to jajko od dinozaura.
Find the dino egg. No nie mam żadnego pojęcia, gdzie mamy teraz jajko od tego dinozaura. Wydaje mi się, że będziemy to musieli poszukać. W ogóle tam jest jakiś pająk u gry, nie wiem dlaczego. Może to jest jakaś dekoracja. Ale wejdźmy sobie może, wiecie gdzie sobie wejdziemy? Do garażu. No niestety nie możemy wejść do garażu, ponieważ jest zamknięta. Wydaje mi się, że jak to jest zamknięte, to tam najprawdopodobniej będziemy mieli jajko od dinozaura. Więc ja... O nie! Pani Teodor mnie goni! Pani Teodor mnie goni! O nie! Pani Teodor, niech pani mnie zostawi! Dawaj tutaj szybko. Może... Nie, no tutaj też się nie da wejść, widzicie? Więc ja muszę sobie tutaj szybko otworzyć te okno. Skakujemy. Okej, okay. I ona nas teraz nie powinna widzieć. Tu jest w ogóle jakiś pokój rozrywki. Widzicie? Tutaj... Nie, to nie jest pokój rozrywki, to jest chyba jej sypialnia. O nie, jesteśmy w jej sypialni. Naprawdę? Dobra, szukajmy tego jajka dinozaura. One powinny być chyba podświetlone, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakiś bear trap, tutaj mamy pułapkę na niedźwiedzie, więc może tutaj gdzieś będzie to jajko, ale niestety nigdzie tego jajka nie ma. No nie wiem, mi się wydaje, że ona będzie... Może w kuchni ma te jajka? Lodówka da się... Lodówka z kamienia, czajcie to? Czekajcie, może... Może tędy? Nie no, tutaj nie. A może dino mieszka gdzieś na zewnątrz? Widzicie, tu jest jakaś stajnia. Czy to jest może stajnia na te dinozaury? Jego w ogóle tutaj nigdzie nie ma. I to jest takie troszeczkę bez... Tutaj? O, tutaj są jajka, patrzcie! Okej, okay. Place the wrapped dino egg on the coconut tree. Czyli teraz musimy się cofnąć. Ona tam ćwiczy. Musimy się cofnąć, ponieważ musimy coś zrobić z tym drzewem, żeby one najprawdopodobniej urosło. Tutaj mamy to drzewko. I co, i naci... Place a wrap... O, jest, dobra. Cyk. Run away, Somesty doesn't find you. Uciekaj, aby pani Teodor cię nie zauważyła. O, idzie pani Teodor z jajkiem. Kolejnym. A, bo my tam to jajko wsadziliśmy i ona o tym nie wie. A, i teraz urosło to drzewo i ona będzie chciała ściągnąć kokos, a tam będzie jajko i po prostu... I ona może też urośnie, jak to jajko spadnie na nią. Widzicie, zaczął wiatr wiać. O, dawaj, dawaj. Dawaj mi kokosy. O, da, dinozaur. O, mama przyszła. Okej. Okay. Moi drodzy, wejdźmy sobie do menu głównego. Ja kliknę teraz play i zobaczymy, ile my tutaj mamy. Mamy dosyć dużo poziomów. Jeżeli chcecie więcej poziomów, zostawcie koniecznie 3000 APC w górę. Lista wspierających dziękuję. Inne takie śmiechowe filmy jak ten zapraszam. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.